Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik, pozdrawiam wspierających i pojedziemy sobie na szybko, ponieważ w poniedziałek mam ostatni egzamin i muszę się uczyć. Także rozdział zaczynam od tego, że piraci na wyspie Czarnobrodego jarają się w temacie tego, że jest masa nowych potencjalnych skarbów gdzieś pod wodą i chcą je odnaleźć. W tle widzimy chociażby Don Craiga i Gina, którzy powracają po wielu latach. Następnie widzimy Nolana z jego małpami, którzy zajarali się całą sytuacją i widzą w tym wszystkim coś romantycznego i przygodę. Przechodzimy do szpitala marynarki, gdzie znajduje się Kobi i reszta ekipy, która pomagała Garpowi właśnie odbić Kobiego z rąk Czarnobrodego. Zastanawiają się wszyscy wspólnie nad słowami Vegapunka, gadają, że świat będzie coraz bardziej niestabilny i muszą być na to gotowi. I cała sytuacja przygniata Kobiego, ponieważ to dla niego zbyt wiele naraz w tej chwili. Powraca również Drake, ale nie wiemy, co się stało z Hawkinsem. Następnie mamy rozmowę Tashigi ze Smokerem. Pyta on, gdzie ona jest. Tashigi mówi, że w szpitalu, co sugeruje, że Smoker będzie tam także zmierzał. My powracamy na chwilę do nagrania Vegapunka. Ludzie na świecie domagają się od doktorka wyjaśnień, co takiego dowiedziała się ekipa Rogera na Raftel, ale akcja wraca na Egghead, gdzie Zoro i Jimbe zmierzają w stronę statku Słomianych. Mówią w rozmowie z nami, że wyczuwają w pobliżu silne zagrożenie, jednocześnie bariera, która ochraniała górną część wyspy, rozwarstwia się i Franky ma być gotowy do wystrzelenia Cap de Bast w ramach ucieczki z wyspy, ponieważ pod nimi jest wiele statków marynarki, dlatego lepiej odlecieć niż wyskoczyć z Egghead, czyli z tej górnej części wyspy, w której się znajdują. No i dobra, Zoro z Jimbe trafiają na Venusa, którego od razu rozpoznają jako jednego z Gorosei, który chce zaatakować statek Słomianych. Jimbe podrzuca Zoro do konfrontacji z Venusem, no i dochodzi nawet do krótkiej wymiany ciosów. Zoro zauważa, że Venus posiada jednego z Kitetsu, czyli tej grupy najlepszych mieczy. Obaj ostatecznie odbijają się od siebie, a Jimbe łapie Zoro. Nawet Glon stwierdza, że jak najszybciej trzeba opuścić wyspę, ponieważ tutaj jest zbyt niebezpiecznie. W tym samym czasie Bonnie ze swoją ekipą już jest na statku olbrzymów, martwi się, gdzie jest Luffy, ponieważ jeszcze nie dotarł, ale atakuje ich marynarka i chce ich zatopić. W tym samym momencie Luffy krzyczy do Sanjiego, żeby byli gotowi do odpłynięcia, ponieważ on już do nich zmierza razem z Dogim i Brogim. Wychodzi więc na to, że Luffy, Olbrzymi, Bonnie i Sanji odpłyną jednym statkiem, a reszta Słomianych razem z Lilith odpłyną drugim. Natomiast reszta Olbrzymów się cieszy, że wreszcie ich kapitanowie zmierzają w ich stronę, co wpływa na ich morale i zaczynają silny kontratak przeciwko siłom marynarki. Jednak dochodzi do ciężkiej konfrontacji z wiceadmirałami. W międzyczasie Luffy zauważa, że Merkury przestał ścigać jego oraz Dogiego i Brogiego, więc się z tego cieszą. Jednak okazuje się, że większość Eldersów skierowała się do żelaznego giganta, w którym jest przekaźnik transmisyjny. Tutaj przepraszam za moją pomyłkę z poprzedniego omówienia, ponieważ powiedziałem, że żelazny gigant chroni przekaźnik, a okazało się, że jest on w jego środku. My wracamy do nagrania, w którym Vegapunk mówi, że posiada jeszcze jedną wiadomość, tym razem dla ludzi z D w nazwisku, czym przykuwa uwagę wielu osób, jak chociażby Dragona czy Czarnobrodego. Aczkolwiek Vegapunk nie dokończył swojej ostatniej myśli, ponieważ Merkury przywalił żelaznego giganta na pełnym dziku, że tak to grzecznie nazwijmy, co przerwało transmisję. Swoją drogą Eldersi rozpoznali, że to jest ten sam gigant, który zaatakował Mary Jo 200 lat temu. Natomiast ostatnie słowa Vegapunka to było coś w stylu, że jeden spośród was z D w nazwisku i dalej nie wiemy. Być może miał na myśli to, że ktoś z D w nazwisku jest wybrańcem, następcą Joy Boya, albo kolejnym królem starożytnego królestwa, czy coś takiego. Rozdział kończy się York, która odetchnęła z ulgą, że to wreszcie koniec transmisji Stelli. Sam rozdział nie był taki zły, trochę akcji, trochę loru, taka ocena mocna 6 na 10.
Pomimo, że sam rozdział nie był zły, to jednak sobie trochę ponarzekać musimy. 5 rozdziałów na podsumowanie tego, co już wiemy, a ilość nowych informacji jest dosyć skromna, jak na ilość rozdziałów, które dostaliśmy na całe nagranie. Według mnie Oda spokojnie mógł to wszystko zmieścić w 3 lub 2 rozdziałach. Także uważam, że zbyt dużo reakcji ze świata Oda tutaj wplótł. Niemniej to chyba był ten cały incydent, zapowiadany od dawna, że po prostu reszta uniwersum One Piece'a dowie się o tym, co czytelnik już wiedział w większości od czasów Enies Lobby. Co do samego Dee i przekazu doktora, tak jak mówiłem wcześniej, nie spodziewam się niczego innego, jeżeli ktoś z Dee w nazwisku jest po prostu następcą króla, czy po prostu kimś w tym rodzaju. Chciałbym w tym miejscu także podkreślić o możliwych konsekwencjach całego nagrania, bo kto wie, czy już teraz nie nastąpi jakiś rozdział w marynarce odnośnie podziału na obozy, na prorządowy i antyrządowy. Plus Vegapunk oczywiście zrobił to samo co Roger, czyli zachęcił piratów, by ruszyli w świat poszukiwać skarbów. Także w tej chwili Vegapunk zabawił się w Rogera 2.0. Także dajcie znać, co o wszystkim myślicie i na razie.